to dajcie mu ogromne brawa! Dobry wieczór. Bardzo serdecznie dziękuję za te ciepłe brawa. Widzę tutaj wiele przychylnych twarzy. To jest zupełne przeciwieństwo kolacji wigilijnej w moim domu. Ale bez przesady, kolacja, może przesadziłem, zaczyna się dobrze, kończy się nie za dobrze. I ostatnio miałem podobną sytuację. Poszedłem z córką na koncert, z córką kolegi. Bo mój teściu to mój kolega. Poznaliśmy się w podstawówce. Choć siedzieliśmy razem w ławce. Nie no, przesadzam. Nie mogliśmy siedzieć razem w ławce, bo on jest starszy. Chociaż, przepraszam, teoretycznie mogliśmy siedzieć razem w ławce, bo on miał problemy z matematyką i siedział. Za przestępstwa księgowe. No, ostatnio go wypuścili, zabrał moje córki i pokazał im karuzelę. Watowską. A one się bardzo szybko uczą i go oszukały. Ale nie metodą na wnuczka, jak je uczyłem, tylko metodą na policjantkę i pokojówkę. Bo takie stroje znalazły babci w szafie. Przepraszam, co chcę powiedzieć, że byłem z żoną na koncercie. I to był koncert Beyoncé. Bardzo fajna kobieta, bardzo fajna kobieta. I ona w pewnym momencie tańczy, śpiewa All the Single Ladies i po tej piosence, która jest, ma jednak jakieś znaczenie, patrzy tak w moim kierunku i mówi I love you. You are the best. I tak pokazuje. Jak ktoś nie wie, to jest serce. Według niektórych dorosłych tak wygląda serce, to jest kwestia miernej edukacji. Ale jak ona tak powiedziała, to mi się tak ciepło na sercu zrobiło, bo ja się wiele lat w niej kochałem. Ale żona obok, nie wiedziałem co powiedzieć, więc doczekałem do końca koncertu, poszliśmy do domu, żona zasnęła, no to ja do komputera. Znalazłem ją na Facebooku i na Messengerze do niej piszę. Hi Beyoncé, I'm sorry, I have a wife, too late. I ona mi odpisuje, że ona mnie nie zna, żebym do niej nie pisał i żebym jej tych zdjęć nie wysyłał. Podobnie miałem właśnie ostatnio z Edytą Górniak i z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak mówił, że szanuje wszystkich Polaków. To ja mu odpisałem, że ja też, ale bez szczególnej wzajemności. To znaczy, nie prezydenta bez szczególnej wzajemności, bo prezydenta to ja bardzo szanuję. Urząd. Tyle, że ja ludzi szanuję, a oni mnie raczej bez szczególnej wzajemności i to nas chyba łączy. A on mi odpisuje. I'm sorry, I have a wife, too late. I żebym mu tych zdjęć nie wysyłał. Także mogłem być pierwszą damą. Chyba lepszą, bo mówię. No i ja bardzo często po prostu wpadam w dygresję, jak państwo widzą. Ostatnio też tak miałem, że poszedłem do sklepu. Tam jestem w sklepie, kupuję mleczko, bo ja mam dwójkę małych dzieci. Jak ktoś ma małe dzieci, to trzeba mieć w domu mleczko. Mleczko CIF. Dzieci robią straszny syf. I tam pakuję przy kasie tej ekspresowej, samoobsługowej. A w ogóle śmieszne, że ona się nazywa ekspresowa, bo to nie jest kasa ekspresowa. Umówmy się. Jakoś w normalnej kasie nigdy nie usłyszałem takiego czegoś jak w strefie pakowania znajduje się artykuł, który nie powinien tam się znaleźć. Tak to usłyszałem i mówię, halo, a tam w strefie pakowania znajduje się artykuł, który nie powinien tam się znaleźć. Mówię, kto tam jest, dietetyk jakiś, czy o co chodzi? No to wyjmuję ten majonez, te chipsy i słyszę, umieść artykuł w strefie pakowania.
I czuję się jak debil, proszę państwa. I coraz więcej jest takich sytuacji, że człowiek nie ogarnia technologii. Czuję się jak idiota. I przykro mi to mówić, ale tego będzie więcej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jest projekt Ministerstwa Zdrowia. Będą samoobsługowe sale operacyjne. Ja już siebie widzę tam. W strefie operowania znajduje się artykuł, który nie powinien tam się znaleźć. To może pęcherzyk żółciowy. Umieść artykuł w strefie operowania, czyli może jelito, a jelita już nie włożysz. I to wszystko, proszę państwa, przez nauczycieli. To wszystko przez nauczycieli. Ja się temu w podstawówce już sprzeciwiałem. Bo nauczyciele jako pierwsza grupa delegowali swoje uprawnienia, proszę państwa. Jagodziński do odpowiedzi, a ja mówię, a z jakiej racji? Ja tu przyszedłem wiedzę zdobywać. I tak mi podstawówka zleciała. 2 lata dłużej. Ale co chcę powiedzieć, że kasuję te rzeczy. I spotkałem kolegę. I wpadliśmy w dygresję i poszliśmy na piwo. I to mam z kolei po ojcu. Mój ojciec często chodził na dygresje. Takie wielodniowe. Ale dobrze go wspominam. Miałem bardzo dobre dzieciństwo, proszę państwa. Ja nie byłem w ogóle bity. Byłem może lekko podrapany. A to dlatego, że tata był kotem. W horoskopie chińskim. A w banku był spod znaku niewiarygodny kredytowo. Ale ja pamiętam taką pierwszą rzecz z dzieciństwa, że stoję sobie w łóżeczku bardzo dobrym tatą i on się ze mną bawił w taką grę. Jest tata? Nie ma taty. Jest tata? Nie ma taty. Tylko on w to był zawodowy, bo jak zrobił nie ma taty, to go 3 lata nie było. Może dlatego ja mam taki bardzo trudny kontakt z ludźmi teraz. Bardzo ciężko nawiązuję relacje. Nie jestem w stanie stworzyć takich trwałych relacji z przyjaciółmi. No i zapytany kiedyś, kim chciałbym być, powiedziałem, że ołówkiem. Bo w ołówkach od razu wiadomo, jakie są. Nie trzeba się na nich znać. Ołówki mają oznaczenia H, twardy, B, miękki i HB taki pośredni. A ludzie to są bardziej tacy chuj go wie. Czyli w tej nomenklaturze HGW. Ołówki też są, proszę państwa, lepsze, bo nie znają rasizmu. Żyją z kolorowymi kredkami w piórniku i jakoś nie ma afer. Oczywiście tam jest niewygodna sprawa cyrkla, który wykorzystuje ołówek do niewolniczej pracy po wskazanym przez siebie okręgu. Ale ta sprawa, to wiadomo, jest zamiatana pod dywan przez władzę tornistra. Ołówki też mają znacznie lepiej niż ludzie, bo mogą swoje błędy wymazać. Wymazać, mają gumkę i już ich nie ma. A nie, że człowiek, okej, może raz wrócił później do domu, tak? Może lekko pijany. Może zasikał korytarz. Zażygał kanapę. I pomylił mieszkania. Ale żeby to było, kurwa, wypominane 6 lat na każdej wigilii? Przepraszam. Chyba, że taki ołówek, proszę państwa, nie ma gumki. Wtedy tak jak ja, ma dzieci. Ja, proszę państwa, mam 2 dzieci. Bardzo je kocham. Koledzy, którzy nie mają dzieci, mówią, stary, dzieci to bagaż. Ja mówię, jaki bagaż? Ja leciałem ostatnio samolotem. Dziecko na bagaż nie nadasz. Znaczy, nadasz, takie do 20 kilo. Tego cięższego mi nie przyjęli. A leciałem tutaj w ogóle z Warszawy, z lotniska. Ja bardzo lubię to miasto, bo ja tu studiowałem 5 lat na Politechnice Warszawskiej, więc znam to miasto jak własną kieszeń. Zresztą, co tu dużo mówić, ja tutaj niedaleko występowałem ostatnio, jakieś 2 miesiące temu. Państwo też wtedy byli? Przepraszam, bo ja w tej części teraz przygotowałem rozwinięcie tych żartów, które wtedy mówiłem. Trochę lipa. To jeszcze się nagrywa. Ale spróbujmy. I oni wtedy nie odpowiadają, bo są profesjonalni.
balkon dotarło? To może drugi? Jaki to będzie miało wpływ na PKB, na THC? Naprawdę teraz nie wiem, co zrobić, przepraszam. Ale też był czas, tak? Był czas. Można było skserować, poczytać notatki, co? Nieprzygotowani przychodzą po prostu. Wszystko na mojej głowie. A ja to odkręcę teraz. Tylko potrzebuję waszej pomocy. Umówmy się tak, że ja zejdę, wyjdę, wejdę jeszcze raz, a państwo powiedzą, że byli i wtedy jakoś to poskładamy. Możemy się tak umówić? Tak. Bardzo dziękuję. Ja pierdolę, po prostu dramat. Warszawska publiczność, elita, kurwa Wojtek. Co to jest? A przed państwem Marcin Jagodziński! Dobry wieczór, dobry wieczór. Bardzo serdecznie dziękuję za te ciepłe brawa. Tyle wstępnie przychylnych ludzi. Zupełnie nie jak na Wigilii w moim rodzinnym domu. Nie, u mnie jest inaczej, przesadzam. Ostatnio też tak miałem, że byłem na koncercie z córką kolegi. Może pan to kliknąć, bo... O, dziękuję. I teraz tu przeskakuję. Myślałem, że to lepsze reakcje będzie miało. Kurwa, malowałem to całą noc. Gówno takie. Wracam tutaj. Byłem ostatnio tutaj w Warszawie z lotniska, leciałem. Warszawę ja bardzo lubię, ja znam jak własną kieszeń. Ja tu studiowałem 6 lat na Szkole Głównej Handlowej. Ja tu byłem nawet 2 miesiące temu. Państwo też wtedy byli? Tak. Super. To wyciągamy karteczki. Nie żartuję, nie będę przecież robił sprawdzianów, proszę państwa, ja będę pytał. Tam pan mi może powie, czarny golf chyba w okularach, co ja mówiłem w 6 minucie po gołębiach. Ich bin nicht vorbereitet, mein Freund. Okej. Ja to przetłumaczę. Pan zgłosił nieprzygotowanie. Ja, proszę państwa, ja ten test zrobiłem tylko po to, żeby państwu pokazać, że kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Dlatego nie należy przesadnie ufać dzieciom. Proszę państwa, ja tu jestem z jednego powodu tak naprawdę i teraz przejdę, bo zbyt dużo mówiłem już o sobie. Mam konkretny cel tutaj i teraz przejdę do części właściwej. Mam bardzo małe budżety na uczelni. Dziekan prosił, żebym zareklamował. To jest dosyć tania forma dotarcia. Więc postaram się spełnić oczekiwania i opowiem trochę o socjologii. Ktoś skończył tutaj socjologię? Zwrócimy za bilet. Proszę państwa, socjologia. Dlaczego socjologia? To jest dobry kierunek. Ja jestem 17 lat po studiach. Można tam poznać super przyjaciół. My się cały czas spotykamy. Spotykamy się w biurze. W biurze pośrednictwa pracy. I część, co sobie nie poradziła, pracuje w handlu. Aluminium. Puszki głównie. Ale ja sobie poradziłem, jestem najlepszym przykładem. Ja jestem menadżerem w korporacji, proszę państwa. I to właśnie dzięki socjologii. Oni mnie tam awansowali, proszę państwa, bo znajomość socjologii sprawdza się w takich korporacjach. Tam zresztą zbieg okoliczności. Brat stryjeczny mojego ojca chrzestnego kuzyna jest prezesem. Ja też skończyłem grupy społeczne na socjologii i teraz trochę chciałbym pokazać państwu, że to się bardzo mocno przydaje, bo ja potrafię rozpoznać różne grupy społeczne, prowadzę swoje takie małe badania. Tacy ludzie, co mają poduszkę, parapet i okno i tak wyglądają przez to okno, to są potomkowie dawnych wartowników z grodów i zamków.
pan się śmieje, a pytanie, kto pana obroni, kiedy przyjdą podpalić twój dom, dom, w którym mieszkasz, Polskę. Ci najeźdźcy tam z woli, ochoty czy Pragi. No nikt, dlatego jak ja widzę tych ludzi, ja ich doceniam. Podchodzę po cichutku i mówię, dziękuję, że pani czuwa. Mam w plecaku drożdżówki i herbatę, mogę panią zmienić. I oni wtedy nie odpowiadają, bo są profesjonalni. Na służbie są. Inna taka grupa, też zauważyłem, ludziki Lego. Moje dzieci się tym bawią. To jest duńska firma, popularna na całym świecie. To jest jak plucie w twarz. Te ludziki Lego to jest jak plucie nam w twarz. Te ludziki zostały zrobione na nasze podobieństwo, ja się pytam, tak? Co to są za rączki? Co to jest? Co to ma znaczyć? To dwie rzeczy można takimi rączkami robić. Tylko dwie rzeczy. I jedną pokażę, drugiej się wstydzę. Chlać tylko cały czas. Chlać i takie rzeczy, proszę pana. I takie rzeczy dzieci się bawią, a ja nie chcę wiedzieć, co się dzieje w Legolandzie. Też dopuszczam możliwość, że mogę się mylić i ludziki Lego zostały zrobione że my zostaliśmy zrobieni na podobieństwo ludzików Lego. I wtedy ewidentnie ktoś mnie oszukał, prawda? Kolejna grupa, proszę państwa, bo widzę, że wchodzi ta socjologia mocno. Gołębie. Chodzą tutaj po rynku całymi grupami. Tam jest taki przywódca, Olgierd. Gadałem z nim dzisiaj. Nieważne. To wszystkie gołębie są takie duże i dorodne. A ja się pytam, gdzie są małe gołębie? Nie ma małych gołębi. Może to jest ostatnia populacja gołębi. Wszyscy tylko ziemia, temperatura się podnosi, trzeba walczyć z tym. A jak ziemi się temperatura podnosi, to niech se apap weźmie. Ja się pytam, gdzie są małe gołębie? Inpostem się zachwycają. Paczki odbieram tu, aplikacja sobie odbieram. A Inpost to jest po prostu skopiowane od gołębi wszystko, od gołębi pocztowych. I gołębie nawet za to złotówki nie zobaczyły. Przecież cała strategia Inpostu jest oparta na gołębiach, bo tych paczkomatów to wszędzie jak u gołębi, kurwa, nasrane. A przecież to ma wpływ na gospodarkę. Przecież są firmy, które produkują te siatki na balkony takie zabezpieczające, czy te kolce takie, co później gołębie tam się bawią w Twistera, skrzydełko tu, nóżka tu. Jaki będzie miało to wpływ, kurwa, na PKB, na DHC? Przepraszam, może trochę się uniosłem. Ostatnia grupa już. Młodzi ludzie pod Żabką, co stoją. Ostatnio jak skoczyłem do Żabki, to właśnie jeden mnie taki zaczepił i tak sobie to wszystko poukładałem. A w ogóle śmieszne, że mówi się skocz do Żabki, a nie mówi się poleć do Biedronki. A już w ogóle nie mówi się idź tam w paszczę Lewiatana po dwa żubry. Właśnie, ale wracając, bo znowu dygresja, bez sensu. Skoczyłem do tej Żabki i mnie tak natchnęło, że ci młodzi ludzie pod Żabką to są Żydzi. Tak, proszę państwa, bo zawsze pytają mnie o pieniądze, czyli robią w tym biznesie pieniężnym i mają te czapki z daszkiem. Tylko jak oni te czapki noszą. Normalnie czapkę z daszkiem się nosi tak i ona zasłania od słońca, tak? A oni te daszki mają tak. Czyli u nich nie zasłania od słońca. Bo nie musi. Bo dla nich to nie są czapki z daszkiem. Tylko jarmułki. Tylko, że z daszkiem. Takie jardaszki albo daszmułki. Szanowni państwo, czuję, że wiele osób zachęciłem do socjologii. Z kodem Marcin-Jagodziński macie zniżkę na studia zaoczne, dzienne i w ogóle. Polecam i bardzo serdecznie dziękuję.